Polskie Radio Orzysz. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Orzysz. Dzisiaj z nami w studiu młodzi artyści z Ełku, a dokładniej z Nowej Wsi Ełckiej. Przed Państwem duet Milena Worm i Jan Jaroszewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteście tu z nami przy okazji koncertu online. Myślę, że koncert odbędzie się w majóweczkę. I powiedzcie mi, wy jako młodzi artyści, w sumie może dawno i niedawno, jak zaczęła się wasza przygoda? Zacznijmy może od Mileny, niech wtajemniczy nas w tę podróż, którą zaczęła pewnie od pierwszych lat. A, to akurat prawda, bo nie pamiętam dokładnie, w jakim wieku byłam, ale naprzeciwko mojego domu jest Dom Kultury. I tam już pamiętam naprawdę od małego, nie wiem, może miałam z 3 lata, coś takiego. Już zaczęłam tam chodzić na zajęcia. Wiadomo, na początku to były jakieś takie wokalne, jakieś, nie wiem, takie rytmiczne zajęcia. No a później jakoś się rozwinęło. Zaczęłam brać udział w konkursach jakichś różnych. Też trafiłam w podstawówce do takiej klasy, gdzie moją wychowawczynią była pani, która uczyła w szkole muzycznej. I uczyła muzyki. Ona mnie to jakoś tak pociągnęła w tą muzyczną szkołę, zauważyła mnie. No i to się wszystko jakoś tak później potoczyło. Janek, jak u ciebie? U mnie ogólnie to zaczęło się już, odkąd się tak naprawdę urodziłem, moja taka cała rodzina była zazwyczaj muzykalna. Mój tata grał na perkusji i... No chyba gra jeszcze. No, zdarza mu się. On mnie zainspirował przede wszystkim, ale cały taki jakby taki impuls, jak zacząłem właśnie tą grubszą taką przygodę z muzyką, to było w zerówce. Tam przyszły ulotki ze szkoły muzycznej. Panie rozdałem, już słyszeliście tą historię. I ja je dostałem jako uczeń klasy zerowej. I ja byłem przekonany, że ja muszę się tam zapisać, że to jest po prostu pani nam dała i to jest, że tam trzeba się zapisać, nie? Miałem tam chyba ile, ma się w zerówce, 5 lat i pobiegłem do mamy, mamo, bo ty musisz mnie tu zapisać do szkoły muzycznej. No i nie pamiętam już szczegółów, ale wyszło rzeczywiście tak, że zostałem tam zapisany, wybrałem właśnie instrument. To była perkusja, właśnie za tą inspiracją mojego taty, który właśnie na niej grał. Mieliśmy też ten instrument w domu. No i tak sobie tutaj 6 lat pograłem na perkusji. W międzyczasie pojawił się fortepian, jak mogliście Państwo zauważyć. To też jest dosyć ciekawa historia, bo kiedyś w Biedronce byłem na zakupach z tatą i tam na promocji było jakieś pianino takie, taki keyboard Yamaha, niedrogi. I powiedziałem, tato, ja to chcę, proszę, kup mi to. Wiadomo, jak to tata, nie ma czasu, idziemy do domu. I tam to było 2 tygodnie gdzieś przed moimi urodzinami, pewnego dnia właśnie w swojej urodziny. Obudziłem się w nocy, patrzę, że przed moim łóżkiem stoi właśnie ten karton, nie? Z tym klawiszem. Ja nie mogłem spać, to było gdzieś o 3, ja już do rana nie spałem, czekałem, aż będę mógł to otworzyć. No jak już znalazł się ten instrument w domu, to rzeczywiście zacząłem sobie na nim pogrywać. Wiadomo, to, że tam miałem kształcenie słuchu w szkole muzycznej, to mnie też do tego przybliżało, nie? I mogę powiedzieć, myślę, że jestem poniekąd tym samoukiem na pianinie, ale w trakcie właśnie pojawił się dodatkowy fortepian. Miałem bardzo fajnego nauczyciela, najlepszego chyba, jakiego właśnie miałem na drodze mojej szkoły muzycznej, który też mnie tak zainspirował. No i teraz właśnie od już kilku lat, od zakończenia szkoły muzycznej, to fortepian jest takim instrumentem głównym, na którym gram. No właśnie, bo zacznijmy od tego, że wasz jakby występ online, który będzie, też w obsadzie jakby waszej, Janek gra na pianinie, a Milena śpiewa na wokalu. W waszym wypadku przygoda z muzyką zaczęła się dużo właśnie też dzięki rodzicom, bo jakby twój Milena, tata też wiem, znam waszych rodziców i gra na gitarze też, Janka, tata na perkusji i też zaraz może w trakcie o tym wspomnimy, co się z tego wszystkiego wywiązało, nasza dawniejsza współpraca. No właśnie, czyli ten impuls taki pójścia do tej szkoły muzycznej. Jeszcze ty, Milena, grałaś też na saksofonie. Tak, skończyłam szkołę muzyczną w klasie saksofonu. I coś więcej?
Skończyłam. Skończyłaś? Grasz na saksofonie nadal, czy nie? Znaczy, zdarza mi się grać, ale zdecydowanie jednak wolę swoje ciało jako instrument. Wspomnijmy o tym właśnie, że instrumenty dęte to są dosyć wymagające instrumenty. Trzeba na nich cały czas ćwiczyć, prawda? Tak, ale ja też mogę opowiedzieć, dlaczego właśnie też wybrałam saksofon między innymi, bo właśnie poszłam do szkoły muzycznej, jak byłam w chyba 4. czy 5. klasie podstawówki i wtedy jak śpiewałam, miałam straszny problem z oddychaniem w trakcie śpiewania. No i właśnie tak sobie pomyślałam, że jak pójdę na instrument dęty, to mi się wszystko wyrówna, będę lepsza w oddychaniu, lepiej mi będzie to szło, jakby już patrzyłam pod względem śpiewania po prostu. A to taka przykryweczka troszeczkę była. I co, nie, i lepiej? Lepiej, tak, się poprawiło. Nie słychać. Nie, no, poprawiło się, naprawdę tak. Sprytnie mm-hmm. właśnie, tak? Tak, a saksofon też, bo też mi siostra podpowiedziała, że saksofon taki fajny mm-hmm. instrument, to. Ładne brzmienie ma. To Janek, wspomniałeś o tym pianinie, że na urodziny, to czekaj, może na 18 fortepian będzie stał w pokoju. Jakby się zmieścił. No. Czyli tak, jakby nie patrzeć, w jakimś tam stopniu wykształcenie muzyczne jest u was. Milena skończyła na saksofonie 1. stopnia szkoły muzycznej, a Janek na perkusji. No właśnie, Janek, też ciekawostka. Każdy myśli, że ty na perkusji kończyłeś szkołę muzyczną, to że od razu siedziałeś na zestawie i grałeś na tej, każdy zazwyczaj tak myśli. Powiedz, jak to wygląda właśnie. To ja nie jest niestety tak... w wieku 6 lat zaczynałem niestety? Szkołę. Tak, też miałem tym zamydlone oczy, że będę, kurczę, rockmanem, będę sobie na perkusji pogrywał. No i powiem, że trochę się zawiodłem, nie? Bo przez pierwsze lata tam zaczynałem, były jakieś tam instrumenty perkusyjne, jakiś werbel, ksylofon, takie duże cymbałki, i inne tego typu właśnie tam rzeczy. No i nie ukrywam, nie sprawiało mi to satysfakcji. Później nawet już ani trochę miałem takie załamania, że ja prosiłem, a mamo, proszę, ja nie chcę już tam chodzić. No, ale dotrwałem do końca i jestem z tego zadowolony. No ale no tak, no, do tego zestawu niewiele razy zasiadłem podczas swojej edukacji w szkole muzycznej. No i może to też się właśnie teraz przyczyniło do tego, że jednak fortepian jest tym moim instrumentem. A w trakcie nauki gry na instrumentach perkusyjnych, tak powiedzmy, miałeś instrument dodatkowy, pianino. Tak, bo to tak doszło w 5. klasie, ale już miałem tam jakąś tam wprawę, mm-hmm. bo właśnie grałem sobie już kilka lat przed tą. Bo zazwyczaj ja też jak się uczyłem na szkole muzycznej na akordeonie i mm-hmm. potem na trąbce, to cały czas pianino miałem dodatkowe i tak wyszło, że przez całe te lata edukacyjne na różnych instrumentach cały czas było to pianino i teraz się zastanawiam, który instrument jest moim głównym instrumentem, czy pianino, czy to aby na pewno trąbka i akordeon, ale to dużo daje, jakby harmonijne myślenie. Wracając do edukacji perkusyjnej, to też wiadomo, że szkoła muzyczna uczy, przygotowuje w kierunku klasycznym, a sami wiecie, jak w orkiestrach symfonicznych perkusja jaką ma rolę, nie? Że to nie jest właśnie zestaw, tylko właśnie to są poszczególne instrumenty perkusyjne, jak kotły, nie? Talerze i to głównie pod tym kierunkiem idzie, ale zazwyczaj wiadomo, że młodzi myślą, że o, perkusja, będę grał od razu na zestawie. A takie rzeczy to właśnie tylko u nas w domu kultury można przyjść na zajęcia na perkusji. A to chyba tak przy wielu instrumentach tak jest, bo mi się wydaje, że jak ktoś idzie na gitarę, to też ma inne wyobrażenie na gitarze grać. Od razu 4 akordy mm-hmm. na krzyż i ognisko wygrań. No właśnie. Albo nie jakiś, wiesz, jakiś rock czy coś takiego, nie? Od razu jak ten... Tak. Ale wiesz, jak idziesz na gitarę, trąbkę, fortepian, to grasz na tych instrumentach, a nie na jakichś cymbałkach. No, jaki rozżalony, proszę państwa, jaki rozżalony. No nie, no dobrze. Wiadomo, że każdy jakieś tam ma swoje oczekiwania, nie? I różnie potem z nimi bywa. Okej, słuchajcie. Idąc dalej, wasza przygoda z muzyką, cały czas macie już swoje wyrobione takie nurty muzyczne, w które chcecie iść, czy to cały czas się kreuje, jakaś to jest droga, na przykład przykładowo Milena, idziesz swoją drogą edukacyjną, muzyczną i cały czas gdzieś tam, wiadomo, przez edukację jakiś tam ktoś, kto uczy, czy śpiewu, czy gry, tam ci podrzuca jakiś tam nurt. Ale czy masz jakieś takie swoje, w którym byś chciała iść w kierunku muzycznym? Jakiś rodzaj, styl muzyczny? Jak to wygląda pierwszy u ciebie, Milena?
To znaczy, no faktycznie, tak, ja miałam różnych nauczycieli w swoim życiu śpiewu i oni byli i klasyczni i uczyłam się jazzu i no, różnych tych form, naprawdę. Ale w takim kierunku, w którym najbardziej się czuję, to jest na przykład soul, na przykład coś takiego, blues, jazz, w takich bardziej rozrywkowych kierunkach. Mm-hmm. No to trzeba się rozwijać jeszcze dalej, nie siadać na laurach, nie? No, Janek, u ciebie jak? Też chyba coś blisko jazzu, co? Bo... Różnie, jestem bardzo otwarty na przeróżne propozycje. Gram naprawdę od czasem jakichś zespołowych utworów, po teraz, tak jak mogliście państwo zobaczyć tutaj z Mileną, niektóre popowe takie kawałki. Bardzo lubię grać właśnie solo czasami na pianinie, bardzo mi się to podoba. Ale ja naprawdę jestem otwarty na wiele, wiele styli muzycznych. Lubię sobie czasami jazz pograć, ale raczej nie zamykałbym się na jeden. Nie jestem w stanie teraz tak określić takiego jednego mojego ulubionego nurtu muzycznego. No, wszystko się dzieje w czasie, nie? Zobaczymy, jak to Ale tam... czy to trzeba określać, czy to jest aż takie istotne? Nie, właśnie, nie musi. No właśnie. Nie? Niektórzy lubią iść jedną drogą, a niektórzy lubią cały czas czegoś nowego doznawać. Zależy od okazji. A, to, tak? Tak, okej. Okay. To, co nam życie przyniesie, okej. Okay. Jak, powiedzcie mi teraz, wasz duet. Gracie teraz razem, śpiewacie. Już to nie pierwszy raz was słyszę i widzę. Skąd ten pomysł, jak to wyszło, czy to wyszło spontanicznie, czy to specjalnie się tak ustawiliście? Powiem wam szczerze, że nawet jak słuchałem was przy nagraniach, to czuć właśnie takie fajne zgranie, że jest ten feeling, jest ta radość, jest ta wolność taka muzyczna, że nic was jakby nie blokuje umysłowo, że i ty, Milena, śpiewasz, bawisz się tym dźwiękiem, co jest bardzo ważne w muzyce, oddajesz się tym interpretacjom słownym, tekstom i piosenkom. Tak samo u ciebie, Janek, słychać po tym po graniu, że każdy dźwięk ma dla ciebie znaczenie, nie? Jak to się zaczęło, wasz ten duecik? O, to trzeba zacząć tak, że wraz z naszymi rodzinami mamy zespół. Mamy zespół Tata Band. Do którego też się przyczyniłem. Tak. No i właśnie w tym zespole razem gramy rodzinnie i jakoś tak... Jakoś to tak przypadkowo wyszło, że albo, no nie wiem, albo coś była jakaś okazja, że musieliśmy tylko we dwójkę, albo ja potrzebowałam pianisty, albo coś trzeba było zaśpiewać, czy coś takiego. Ale też jakby zaczęliśmy też razem grać, bo no, fajnie się nam po prostu razem gra, że jakby razem się rozumiemy i to nie jest tylko to, tak, że jakby Janek jest albo dodatkiem do mnie tylko, albo odwrotnie, że ja jestem tylko dodatkiem do Janka, tylko że po prostu jakby nawet żeby tak wykorzystać swoje pomysły i coś stworzyć z tego coś fajnego z tego duetu i tak, no tak po prostu zaczęliśmy jakoś tak grać. Zostaliśmy po prostu tak jakoś na siebie tam. No. Naturalnie wyszło to. Naturalnie wyszło. Niech tak dalej. Nie, bo nie było naprawdę takiego momentu, że od teraz Janek zaczynamy razem grać, mamy duet i w ogóle. Tylko to tak jakoś tak przez lata naturalnie się tworzyło. Pewnie, że tak. Tym bardziej, że zacznijmy od tego, że no niełatwo w dzisiejszym teraz czasie, może śpiewać lubi dużo ludzi i każdy się wyrywa do śpiewania, ale już grać akompaniament, coraz mniej chętnych i ambitnych ludzi do tego jest. Tym bardziej do improwizacji, bo wiemy też, że jakby edukacja muzyczna kieruje nas ku nutom, co jest bardzo potrzebne, ale też przydałoby się więcej takiej właśnie myślenia, takiego nie stricte zamkniętego, ale otwartego na szersze działanie muzyczne. I tutaj staramy się w naszym duecie, tak mniej więcej, tak kolokwialnie powiem, jakby, żeby każdy z nas się jakby tak wyżył, że ja sobie coś tam właśnie zaśpiewam, Janek co chce, to no sobie właśnie, tam... słuchajcie, a to jest na ten czas taki pandemiczny. To jest też w jakiś sposób dobra taka muzyczna terapia, co? Bo to jest odskocznia trochę od takiej codzienności. Tak. Spotykacie się, gracie, śpiewacie i człowiek tak nie myśli o tych wszystkich problemach, tylko oddaje się tej muzyce i to jest wtedy... I słuchać tak samo to odbiera, nie? Bo widać, że mają przyjemność z tego. No. Słuchajcie, a w waszym duecie, czy już braliście udział w jakichś konkursach jako duet? Że na przykład Janek akompaniament dawał, Milena śpiewała, gdzieś coś było? Zdarzało się nieraz. Tak, znaczy taki jakby stricte duet, nie. To znaczy
To zawsze na przykład Janek Migna kogoś zagra. No to jest jako akompaniator. Jako akompaniator, tak. To chyba z, nie wiem, z 3 razy coś takiego nawet. Mm-hmm. Coś się zdarzyło. Nie, nie potrafię chociaż teraz powiedzieć. No, ale kilka razy było tam. Tematyczne. Mm-hmm. No, zdarzało się. A osobno, Milena, jak tam powiedz swoje osiągnięcia? Jakieś takie, które ci najbardziej zapadły w pamięć? Bo wiemy, że też przyjeżdżałaś tutaj do Rzesza na konkursy wokalne, tak samo i Wełku. Tak, to mogę się pochwalić, że... No chwal się, chwal. Że 3 lata temu zdobyłam pierwsze miejsce. Mhm. Pamiętam, że 2 razy zdobyłam, ale... Bo to były patriotyczne, czy to nie, przy Nie, to było angielskie piosenki. Pamiętam, mhm, że 2 razy wtedy wygrałam. To w Orzeszu, tak? Tak, w Orzeszu 2 razy. Szalona. A jakieś jeszcze ciekawe? Z takich ważniejszych... Coś dla ciebie, co było ważne. Bo wiemy, ja wiem też, że dużo... Sam też jeździłem z tobą, jeździłem, można powiedzmy, lokalnie po wielu konkursach i też tam parę razy fajnych z nagród. Z takich większych to na przykład 3 miejsce chyba zająłem w Białymstoku na międzynarodowym konkursie kolęd. Mhm. A z takich większych, no ja nie jeździłam jakoś tam bardzo. Jeszcze wszystko przed tobą, zacznijmy od tego, że wy jesteście tak naprawdę w tym okresie takim licealnym, że ty zaraz masz maturę, tak? Janek jeszcze tam rok czy dwa. Trzy. Także wszystko blisko. Tak naprawdę, no ten etap taki najbardziej rześki, to teraz właśnie możecie jeszcze cuda wianki, jak to się no, mówi, dokładnie, teraz... robić, działać. I oby wam jak najlepiej, najdalej przygoda muzyczna szła. Słuchajcie, nagrody, osiągnięcia. A Janek, bo ja wiem, że ty też tam trochę swego czasu i z siostrą na jakieś konkursy tak, jeździłeś. Tak, wokalnie też dużo, no. Też mi się zdarzało. Czy to właśnie takie projekty lokalne z osiągnięć konkursów, jakieś właśnie lokalne konkursy po takich miejscowościach, jak Straduny, czasami chyba tam Nowa Wieś też coś się pojawiło, ale z takich większych osiągnięć właśnie moich i jednocześnie właśnie mojej siostry, to był ogólnopolski konkurs misyjny, my tam stworzyliśmy piosenkę. Pierwszy raz to w ogóle był taki, że tam nasz pan dyrektor ze szkoły nas tak tam zgłosił, zaśpiewaliśmy piosenkę, nagraliśmy, no i udało się zająć 1 miejsce. Później za drugim razem, rok później, już tą piosenkę sami wszystko napisaliśmy, ja też skomponowałem tam muzykę pod to i znowu udało nam się zająć 1 miejsce. Za 3 razem zajęliśmy miejsce 2. No ile razy można? No tak, już by nie wypadało, nie? Jeszcze w komisji siedział biskup z Ełku. No to na pewno był dumny z was. A teraz tak, no też jakby z wcześniejszych naszych wspólnych relacji gdzieś tam, jak staraliśmy się działać fajne jakieś rzeczy, robić projekty, też miło wspominam z wami jakby współpracę przy różnych projektach, czy to patriotycznych, tak, czy to kolędowych. Cały czas gdzieś tam mogą na was liczyć, jeśli chodzi o udział. Macie jakieś fajne wspomnienia z jakichś takich wspólnych, grupowych projektów? Bo nie ukrywam, że ja zawsze podchodziłem z sercem do łączenia pokoleń, nie? Że najmłodsi ze najstarszymi, średnia wieku, właśnie ten tata band, co powstał, to zawsze taka była fajna więź rodzinna. Jak wy odbieracie takie wspólne muzykowanie różnych pokoleń? Jak dla was to miało znaczenie? Czy w jakiś sposób wniosło coś do waszej, jakby waszego rozwoju muzycznego? Jak to dla was wyglądała ta przygoda? Mi zapadł w pamięć projekt Lokalnie dla Niepodległej. Kiedy właśnie mieliśmy jakby zespół i chór razem i tam naprawdę były osoby w różnym wieku, bo tam były od takich małych, nie wiem, może 6-7-latków może nawet. Pojawiały się. Po takie już naprawdę dojrzałe osoby. Seniorzy. Zespołu śpiewaczych, tak. Pozdrawiamy tak. Oczywiście zespoły śpiewacze. Lokalnie dla Niepodległej. No, bo z tego powstał w ogóle nagranie, filmik, fajny. Ale w ogóle jakby cała koncepcja, w ogóle dalej bardzo dobrze wspominam ten projekt i no, uważam, że bardzo fajnie było wtedy.
Tak, całymi rodzinami, bo zacznijmy od tego, że twoja siostra i twój tata brał w tym udział. U ciebie, Janek, twój tata brał udział i siostra też, tak całymi rodzinami, tak? Tak, i tam w ogóle jakieś też inne, jakby tak całe rodziny były, nie? No, pojawiały się tam. Pojawiały się takie osoby z pokolenia na pokolenie. Fajnie, dobrze, słuchajcie, a powiedzcie mi teraz plany na przyszłość. Wy teraz będziemy się powoli zbliżać do końca, ale mnie jeszcze ciekawi to, co wy będziecie dalej ze sobą w przyszłości działać, robić. Wybieracie się na jakieś studia muzyczne, coś artystycznie, wcale żeby działać i być znakomitym muzykiem i znanym, to nie trzeba mieć wykształcenia studiów muzycznych, ale... Milena, masz jakieś plany takie? Ale wiadomo, że zawsze można bardzo dużo na studiach się nauczyć. To nie jest tak, że jest tylko papierek, nie? Oczywiście, że tak. Teraz będę pisała maturę za tydzień. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo, dziękuję. No, a później wybieram się na Akademię Muzyczną. Planuję najbardziej, chcę się dostać na kierunek wokalistyka jazzowa. Także... Trzymamy kciuki. Dziękuję. I oby się marzenia, bo to też poniekąd marzenia, żeby się spełniały, trzeba je realizować. Janek, jak u ciebie, powiedz. Ja jeszcze mam trochę czasu, żeby podejmować takie decyzje, ale na razie, na ten moment, na jakieś studia raczej nie jestem skłonny. Bo jednak, jeżeli już, to ja bym chyba jakiś instrument chciał, ale no, jak właśnie powiedziałaś, ta edukacja muzyczna w Polsce jest głównie oparta na muzyce klasycznej, co ja na przykład w ogóle nie darzę żadnym zamiłowaniem i nie jestem fanem takiej muzyki, nie? Więc na pewno raczej bym się nie wybierał na takie studia. Szczerze do tego podszedłeś? Aczkolwiek są też, tylko że trzeba by było już wyjechać trochę dalej w Polskę, są rozrywkowe studia, jazz, tak jak Milena wspomniała, ale to jest Gdańsk i Warszawa chyba najbliżej. Jakieś Bydgoszcz tam takie studium może takie też prywatne gdzieś tu bliżej może jest, ale no to większość jest tak, jak ty mówisz, klasycznie, tak. No dobrze, fajnie, słuchajcie, to będziemy powoli... kończyć. Też wspomnę, że wasz duet przy okazji koncertów online będzie w okolicach majóweczki. Na razie nie zdradzając tajemnicy dokładnie kiedy, co i jak, dowiecie się na Facebooku. Moim gościem i państwa był duet Milena Worm i Jan Jaroszewski. Janusz Jaroszewski. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy bardzo. My dziękujemy za zaproszenie. I do zobaczenia przy kolejnym wywiadzie. Polskie Radio Orzesz.